Tytuł kursu: sieci wodociągowe i kanalizacyjne. Moduł: rodzaje i zadania sieci wodociągowych. Temat: uzbrojenia sieci wodociągowej. Witam. Na dzisiejszych zajęciach omówimy temat uzbrojenia sieci wodociągowej. Wymienimy, na jakie grupy można je podzielić, jakie elementy wchodzą w skład każdego rodzaju i przedstawimy obrazy poszczególnych przykładów. Może ktoś wie, jaki jest cel stosowania uzbrojenia sieci wodociągowej? Sądzę, że uzbrojenia sieci zapewniają prawidłowe działanie i eksploatację przewodów wodociągowych. Zgadza się. Dzielimy je na kilka podstawowych grup. Regulujące przepływy wody, czerpalne, zabezpieczające, kontrolno-pomiarowe. W skład regulujących przepływy wody wchodzą zasuwy, kielichowe, kołnierzowe, klapy zwrotne, spusty, inaczej zwane odwodnieniami. Jak myślicie, czemu służą zasuwy? Służą do otwierania lub zamykania przepływu wody w rurociągu. Tak, zasuwy kołnierzowe stosuje się w pompowniach, zbiornikach, natomiast kielichowe w rurociągach podziemnych. Zasuwy o średnicach powyżej 500 mm umieszcza się w studzienkach. Montuje się je w węzłach na dłuższych odcinkach magistrali co 500-700 metrów oraz przy każdym przewodzie rozdzielczym. Odnalezienie zasuwy w terenie jest możliwe za pomocą tabliczki orientacyjnej. Przykład zasuwy widzicie na ekranie. Kiedy stosuje się zawory zwrotne? W miejscach, w których trzeba zapewnić jednokierunkowy przepływ wody. Bardzo dobrze. Umieszcza się je w pompowniach, na rurociągach tłocznych lub na przewodach wodociągowych przed wodomierzem sieciowym. Przykład zaworu zwrotnego przedstawia rysunek, który widzicie na ekranie. W skład punktów czerpalnych wchodzą zdroje uliczne, nadziemne i podziemne hydranty pożarowe. Przykładowy zdrój uliczny widzicie na ekranie. Z pewnością wiecie, czemu służą hydranty. Tak, wykorzystuje się je w celach przeciwpożarowych oraz gospodarczych, a instalowane są na przewodach sieci wodociągowych. Zgadza się. Dla przypomnienia proszę spojrzeć, jak wygląda przykładowy hydrant naziemny i podziemny. Do elementów zabezpieczających należą odpowietrzniki, napowietrzniki, kompensatory, zawory redukcyjne i zawory bezpieczeństwa. Zawór odpowietrzający i napowietrzający widać na ekranie. Do ostatniej grupy kontrolno-pomiarowej należą wodomierze i manometry. Kto mi odpowie, do czego służą wodomierze? Wodomierze to przyrządy, które służą do pomiaru i rejestracji objętości przepływającej wody w przewodach sieci wodociągowej. Zgadza się. W zależności od budowy i działania dzieli się je na wodomierze silnikowe, manometryczne, sprzężone i upustowe. Wodomierze silnikowe dzielą się na wirnikowe i komorowe, a wodomierze wirnikowe dzielone są na skrzydełkowe, śrubowe i turbinowe. Przykładowy wodomierz skrzydełkowy jest widoczny na ekranie. Materiał został opracowany w ramach projektu Model systemu wdrażania i upowszechniania kształcenia na odległość w uczeniu się przez całe życie, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.